Byłem kompletnie rozbity. Zdruzgotany. Życie wydawało się walić mi się na głowę. Pewnego dnia, kilka lat temu, moje serce zostało potwornie połamane. Zaginęła moja ukochana żona, Emily. To było tak nagle, tak niewyjaśnione. Nie mogłem zrozumieć, co się stało. Policja, detektywi, wszyscy próbowali pomóc, ale nie było żadnych śladów ani wskazówek. Zacząłem sam prowadzić poszukiwania, przekopując się przez zapisane rozmowy, listy, pamiątki i fotografie, szukając jakiegokolwiek śladu, który mogłaby zostawić. Codziennie chodziłem po ulicach, zaglądałem do każdego zakamarka, by tylko odkryć, gdzie jest moja ukochana. Miałem nadzieję, że to wszystko jest tylko zły sen, ale nie było to możliwe. Dni zmieniały się w tygodnie, a tygodnie w miesiące, a ja nadal byłam bezradny i bez wiadomości. Z biegiem czasu opiekowałem się naszym synem, Aleksem, który również bardzo cierpiał po zaginięciu matki. Codziennie starałem się być dla niego silnym ojcem, ale to nie było łatwe. Przeplatało się u mnie poczucie winy, że nie byłem w stanie ochronić Emily przed tym, co jej się stało, z potrzebą stworzenia nowej rzeczywistości dla naszej rodziny. Mijały dni, tygodnie, a nawet miesiące, a ja nie znalazłem odpowiedzi. Postanowiłem skupić się na pracy, by jakoś zapomnieć o swoim cierpieniu. To było trudne, ale chciałem wierzyć, że Emily może wrócić. Mimo wszystko, nie dałem sobie za nic w świecie szansy na odnalezienie szczęścia. Jednak na pewnym etapie życia ludzie zdolni są wykorzystać najmniejszy ślad nadziei, aby odbudować swoje serce. Podczas jednej z konferencji biznesowych poznałem Sofię. Była inteligentna, piękna i rozumiała moje smutki. Stopniowo znalazłem w niej wsparcie, które z czasem zamieniło się w miłość. Nie było łatwo, ale chciałem walczyć o nasze wspólne szczęście. Z czasem nasza miłość do siebie wzrastała, a nasza więź stawała się silniejsza z każdym dniem. Sofia miała niezwykłą zdolność do słuchania, była moim oparciem i wsparciem w ciężkich chwilach. Była matką zastępczą dla Aleksa, a ich relacja była niesamowicie wzruszająca. W miarę jak nasza relacja z Sofią się rozwijała, zacząłem uczyć się znów radości życia. To nie było zdradą wobec Emily, to było szukanie sposobu na przetrwanie. Chociaż z czasem uczucie do niej zaczęło blednąć, to wciąż pamiętałem ją jako kochającą żonę i matkę. Sofia miała jednak zrozumienie i szacunek dla mojej przeszłości. Pomogła mi wyleczyć nieco moje złamane serce. Wspólnie budowaliśmy naszą przyszłość, marząc o domu pełnym miłości i radości. Nasze spotkania stały się niesamowicie ważne dla nas obojga. Każdy moment spędzony razem pomagał nam leczyć rany z przeszłości. Często rozmawialiśmy o mojej stracie, o Emily i Aleksie. Sofia potrafiła mnie wysłuchać, a jej wsparcie było bezcenne. To właśnie ona pomogła mi znaleźć w sobie siłę, by otworzyć się na nowe emocje i uczucia. Wspólnie z Aleksem udawaliśmy się na wycieczki, na które kiedyś chodziłem z Emily. To był sposób na uczczenie jej pamięci i wspólne kreowanie nowych, pięknych wspomnień. Podczas jednej z takich wycieczek zobaczyliśmy piękny zachód słońca nad morzem. Kiedy patrzyłem na tę piękną chwilę, poczułem, że Emily jest tu z nami, że patrzy na nas z góry i jest zadowolona, że wreszcie znalazłem szczęście. Po kilku latach, kiedy wydawało się, że nasza miłość jest na stałe zakorzeniona, postanowiliśmy się pobrać. Nasza ceremonia zaślubin miała być hołdem dla przyszłości, ale nie mogłem nie myśleć o przeszłości. Przygotowania do ślubu były intensywne, ale zarazem emocjonujące. Dla mnie i dla Sofii to był symboliczny krok, który miał oznaczać zaczyn nowego rozdziału w naszym życiu. Oczywiście, wciąż byłam rozdarty między miłością, którą nadal darzyłem Emily, a miłością, którą znalazłem w Sofii. W dniu naszego ślubu czułem się niesamowicie szczęśliwy, ale jednocześnie przesiąknięty smutkiem. Chciałem, żeby Emily mogła być tu z nami, żeby mogła obejrzeć nasz dzień. Miała to być chwila, w której zapewne podjęłaby mnie swoją ulubioną śmieszną minką, ale nie było jej. Kiedy wreszcie przyszedł czas, by powiedzieć tak, serce mi się zatrzymało. Na końcu białego dywanu stanęła postać, która zatrzymała cały czas. To była Emily. Moja zaginiona żona, o której myślałem, że straciłem na zawsze. Byłem oniemiały. Nie wiedziałem, co myśleć, co czuć.
Emily była tuż przede mną, jakby wróciła zza światów. Jej oczy były pełne łez, a na twarzy malowało się zdumienie i ból. Daniel. Westchnęła, patrząc mi prosto w oczy. Przepraszam za to, co się stało. Nie chciałam cię opuszczać. Byłam uwięziona przez lata. Słowa te były jak balsam dla mojej duszy, ale równocześnie byłem skonsternowany i przerażony. Co to oznacza dla mnie, dla naszej nowej miłości z Sofią? Emily opowiedziała mi swoją historię o porwaniu, o latach niewoli, o desperackiej walce o przetrwanie. Przeszył mnie ból, słysząc o tym, co przeszła. Wspominała o mojej miłości, o naszym synu Eleksii, o naszym domu. Wyjaśniła, że uciekła z rąk porywaczy dopiero kilka tygodni temu i wtedy dowiedziała się, że jestem w związku z Sofią. Przyszłość, która wydawała się być już ustalona, teraz zmieniła się w labirynt wątpliwości. Sofia, która stała przy mnie przez te wszystkie lata, zasługuje na szczerość i szacunek. Ale jakie wybory mam teraz podjąć? Zabrałem Emily na bok, abyśmy mogli porozmawiać prywatnie. Emily, co się stało? Skąd tu wróciłaś? Przecież wszyscy myśleli, że umarłaś, zapytałem, próbując zrozumieć, co wydarzyło się w ciągu tych zaginionych lat. Opowiedziała mi swoją przerażającą historię. Po tym, jak opuściłem nasz dom na kilka dni w celach służbowych, Emily została zaatakowana przez dwóch mężczyzn, którzy wdarli się do naszego mieszkania. Związali ją i porwali, nie zostawiając żadnych śladów ani wskazówek. Przez pierwsze dni nie wiedziałam, co się dzieje. Byłam przerażona i sama, myślałam, że nigdy już cię nie zobaczę ani nie zobaczę naszego syna. Wpadłam w ciemność, Daniel, szepnęła, łamiącym się głosem. W niewoli Emily musiała zmagać się z nieustającym strachem i cierpieniem. Jej porywacze byli okrutni i bezwzględni, stosując psychiczną i fizyczną przemoc. Była zamknięta w małej ciemnej celi, w której spędzała dni i noce, nie wiedząc, kiedy to się skończy i czy ją kiedykolwiek odnajdą. Przez lata próbowała się wydostać, ale wszelkie próby kończyły się niepowodzeniem, a jej nadzieja na powrót do domu i do nas została zdeptana. Z czasem zrozumiała, że musi zdobyć siłę, by przetrwać. Zaczęła układać sobie w głowie obrazy naszej rodziny, aby przetrwać kolejne dni. Wśród tych okropnych warunków odkryła w sobie siłę i wytrwałość. Nauczyła się funkcjonować w mroku, walczyć z przerażającą samotnością i brakiem wiary w to, że kiedykolwiek wróci do domu. Jej jedynym celem stało się przetrwanie, aby w jakikolwiek sposób móc wrócić do nas. W końcu nadszedł dzień, kiedy Emily odzyskała wolność. Jej porywacze popełnili błąd, który pozwolił jej na ucieczkę. Zanim zdążyli zareagować, zdołała wymknąć się z ich uwięzienia i ruszyła w kierunku cywilizacji, ledwie mając siłę na nogi. Była wycieńczona, zrozpaczona i przerażona, ale nie poddała się. Dotarła do miasteczka, gdzie natknęła się na dobrą duszę, która wezwała pomoc. Kiedy w końcu odzyskała kontakt z rodziną, dowiedziała się, że wszyscy wierzyli, że już nie żyje. To było dla niej ogromnym ciosem, ale jednocześnie dało jej motywację, aby wrócić do domu i do nas. Po latach cierpienia i tęsknoty, Emily wreszcie wróciła. Jednak jej powrót nie był łatwy. Była przerażona tym, co zostawiła za sobą, zastanawiała się, czy nasza rodzina nadal ją kocha i czy jeszcze znajdzie dla siebie miejsce w naszym życiu. Emily i ja potrzebowaliśmy czasu, aby zrozumieć, jakie jest miejsce dla niej w naszym życiu po tak długim okresie rozłąki. Było to skomplikowane, ale nasza miłość była nadal obecna. Miała ogromny wpływ na nasz związek, ale przeszłość wymagała zgłębienia, abyśmy mogli się razem ruszyć naprzód. Przez długie godziny rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło, o cierpieniu, jakie przeżyła Emily i o tym, jak wygląda nasza przyszłość. To były trudne rozmowy, ale były również potrzebne, abyśmy mogli zrozumieć swoje uczucia i znaleźć drogę do odbudowy. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że moje serce ciągle należy do Emily. Wspomnienia, które stworzyliśmy razem, nasz syn Alex i wszystkie chwile, które razem przeżyliśmy, przeważyły nad nowym uczuciem, które znalazłem w swojej relacji z Sofią. To była decyzja trudna do podjęcia, ale byłem pewien, że moje miejsce jest u boku Emily. Sofia zrozumiała moje uczucia i postanowiła mnie wesprzeć. Widziała, jak bardzo kocham Emily
i chociaż to było bolesne, zrozumiała, że moje serce należy do kobiety, z którą zbudowałem swoje życie i rodzina, którą stworzyliśmy. Była gotowa z nami podzielić to, co nas łączyło przez te lata. Po powrocie Emily do naszego życia, musieliśmy stawić czoła nowym wyzwaniom. Z jednej strony radowaliśmy się, że znów jesteśmy razem jako rodzina, ale z drugiej strony pozostawała niezgłębiona tajemnica, kto porwał Emily i dlaczego. Emily postanowiła podjąć walkę o sprawiedliwość i zgłosić sprawę na policję. Było to trudne, ponieważ lata niewoli zaciemniły wiele jej wspomnień, ale zdeterminowana, żeby odzyskać swoje życie i znaleźć sprawców, opowiedziała wszystko, co opamiętała. Policja rozpoczęła dochodzenie, przesłuchiwano ją i wszystkie osoby, które mogły mieć związek z porwaniem. Byliśmy z nią na każdym etapie tego procesu, wspierając ją i obiecując, że razem staniemy wobec tych, którzy zrobiły jej krzywdę. Jednak jak bardzo się staraliśmy, sprawcy pozostawali jak duchy. Nie znaleziono żadnych konkretnych dowodów, które by wskazywały na tożsamość porywaczy ani na to, gdzie mógł być ukryty ich ślad. Było to frustrujące i bolesne, ale nie poddaliśmy się. W miarę jak czas upływał, Emily i ja wiedzieliśmy, że walka o sprawiedliwość może trwać długo, ale to było dla naszej rodziny bardzo ważne. Byliśmy zdeterminowani, by znaleźć odpowiedzi i dowiedzieć się, co tak naprawdę się wydarzyło. Podczas trwania dochodzenia, Emily była pod stałą ochroną, ale to wciąż nie uspokajało naszych obaw. Byliśmy przekonani, że sprawcy wciąż są gdzieś tam, na wolności, i że mogą stanowić zagrożenie dla nas i dla innych. Nasza rodzina nadal czuła się zagrożona, bo mimo naszych starań, nie byliśmy w stanie ich odnaleźć. Z czasem, Emily zaczęła współpracować z organizacjami zajmującymi się poszukiwaniem zaginionych osób. Była zdeterminowana, by pomóc innym, którzy przeżyli podobne koszmary jak ona. Dzięki jej zaangażowaniu udało się odnaleźć kilka zaginionych osób i pozwolić im wrócić do swoich rodzin. W miarę jak nasze życie wracało do równowagi, nadal nosiliśmy w sobie ranę związaną z tym, że sprawiedliwości nie udało się osiągnąć. To było bolesne, ale zrozumieliśmy, że musimy patrzeć w przyszłość i skupić się na tym, co dla nas najważniejsze, na naszej rodzinie i na tym, by być razem. Emily i ja byliśmy gotowi na nowe wyzwania i nadzieje. Nasze dzieci, Alex i Liliana, dawali nam siłę i radość, a nasza miłość, mimo wszystkich przeciwności, była silniejsza niż kiedykolwiek. Wciąż wspieraliśmy się nawzajem, przetrwaliśmy trudne chwile, ale też cieszyliśmy się każdym dniem razem. Emily znalazła spełnienie w pracy z organizacjami zajmującymi się poszukiwaniem zaginionych osób, a ja kontynuowałem swoją pracę jako fotograf, tworząc piękne wspomnienia dla naszej rodziny. Nie wiedzieliśmy, co przyniesie przyszłość, ale byliśmy gotowi na wszystko, wiedząc, że jako rodzina stoimy razem. Nasza miłość była naszą siłą, a nasze dzieci były naszym największym skarbem. Choć przeszłość naszej rodziny była skomplikowana i bolesna, to dzięki niej nauczyliśmy się cenić każdy dzień, który spędzamy razem. Rozumiemy, że życie nie zawsze układa się po naszej myśli, ale że warto walczyć o to, co naprawdę jest ważne. Emily, z która na początku tego powrotu byłem gotów się pogodzić, stała się dla mnie najważniejszą osobą w moim życiu. Jej siła, determinacja i miłość do naszych dzieci sprawiły, że na nowo pokochałem ją jeszcze bardziej. Nasz dom był teraz pełen radości i miłości. Alex i Liliana mieli kochających rodziców, którzy byli dla nich oparciem i wsparciem w każdej chwili. Nasza rodzina stała się jednością, która przezwyciężyła wiele trudności i razem podążała ku przyszłości. Miłość to czasem walka, ale gdy jest prawdziwa, przetrwa wszystkie przeciwności. Nasza rodzina była tego dowodem. Mimo bolesnych doświadczeń, nasza miłość była silniejsza i bardziej niezłomna niż kiedykolwiek wcześniej. I tak kończy się nasza historia. Historia o miłości, przetrwaniu i odbudowie. Historia, która pokazuje, że czasem wszystko, co potrzebujemy, znajduje się tuż obok nas, w naszym sercu i w naszej rodzinie.